Cześć wszystkim, jak się macie? Ja nazywam się Pomidor i witam was na kanale Totalni Dramaturdzy. Ostatnio na moim kanale, dokładnie to 1 kwietnia, ukazał się ten otóż film, gdzie to komentowałem trailery, które zostały udostępnione na kanale Total Drama. Kanale, który miał ponad 500 tysięcy subskrybentów. Dlaczego mówię w czasie przeszłym? Bo jak wejdziemy sobie na kanał, z którego brałem tamtejsze trailery, to widnieje informacja, że to konto zostało zamknięte. A szkoda, naprawdę wielka szkoda. Ale nie o tym dziś. Dziś będzie to troszkę inny film niż zazwyczaj, bo poruszymy sobie kilka kwestii, tylko uporządkujemy to po kolei. 10 kwietnia, czyli 2 dni temu, kiedy to nagrywam, mój dobry widz Patryk podesłał mi link do strony MegaNZ, na której zamieszczony był cały sezon nowej Totalnej Porażki. Od razu wyprzedzając wasze pytania, nie. Nie oglądałem tych odcinków, więc proszę mi nie spoilerować tego, co się dzieje w tych odcinkach. Kto odpadł, kto nie odpadł, a kto został zwycięzcą. Jednakże, czy w mojej opinii to jest dobre, że zostało to zlikowane? Bo tak, nie możemy tutaj mówić o tym, iż wyszło to oficjalnie, gdyż nadal nie wiadomo, kiedy będzie dokładna data premiery całego sezonu. No i też oczywiście do tego chaotycznego materiału warto byłoby jeszcze dodać, że wyszła czołówka nowej wyspy Totalnej Porażki, tak więc zobaczmy, jak ona będzie się prezentować. Trwa ona co prawda 19 sekund, no ale cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, i widzimy, że tutaj mamy użyty bodajże włoską czołówkę, tylko po prostu angielska piosenka, w sensie angielski wokal. Mamy włoską czołówkę i angielski wokal, to chciałem powiedzieć w sumie. No, nie ma co tutaj dużo ukrywać, czołówka, tak jak to było za czasów Plejady Gwiazd i Wyspy Pakitef, jest po prostu skrócona. Nie jest to ta sama długa czołówka, którą pamiętamy z Wyspy Totalnej Porażki, z Planu Totalnej Porażki, z Totalnej Porażki w Trasie, czy w Totalnej Porażki Zemsty Wyspy. Tak więc, no trochę szkoda, ja osobiście wolałem tą dłuższą wersję, jeżeli mam być szczery. I na moim ulubionym kanale, serio, to jest mój ulubiony kanał, Aleksander 2345678010, wyszedł właśnie taki oto film. Wyspa Totalnej Porażki Reboot, otwarcie nowego sezonu przez Chrisa, napisy.pl. I sobie to w tym momencie obadamy, tak więc lecimy z koksem, albo lecymy z koksem. It's been 15 years since our show first aired, and we're back where it all began. This abandoned summer camp in Muskoka, Canada. Back to the rundown cabins. Hungry bears, hungrier bugs. The stinky outhouse where contestants confess their secrets. And of course, chef's disgusting food. Today, 16 new contestants arrive and battle to be the last one standing and win $1,000,000. I tutaj na chwilę przerwę. Mamy 27 sekund z 54. I prawdę mówiąc, troszkę mi przeszkadza ten nowy Chris. Jakby wolałem starego aktora głosowego, jeżeli chodzi o oryginalną, totalną porażkę, tą wersję wiadomo jaką, nie naszą zdabingowaną. Jakby troszeczkę, nie wiem, nie pasuje mi ten głos Chrisa, prawdę mówiąc. I też zastanawia mnie fakt, czy w samej Wyspie Totalnej Porażki zostanie wyjaśnione, jak to jest w końcu z tą Łałanaką. Bo jak pamiętacie, z końcówki Plejady Gwiazd Łałanakła zatonęła. I zastanawia mnie, czy tutaj czasem nie został też wychwycony numer z, jak to się mówi, z robotyczną wyspą, tak jak to było za czasów Pakitef Island. Wiecie, o co chodzi, czy czasem ta Łałanakła to też nie jest jakaś taka kurde atrapa. Tak teraz trochę głośno myślę, no bo mówię, mógłbym oczywiście obejrzeć sobie te wszystkie zlikowane 13 odcinków, ale prawdę mówiąc, no mówię, nie chcę tego robić, bo ja wolę w sumie poczekać, ja jestem cierpliwą osobą, jak to się mówi, tak więc no zastanawia mnie to szczerze. Ja głośno myślę, ale tutaj proszę nie spoilerować, żeby nie było tak, że ktoś mi teraz napisze, że to lepiej obejrz, albo ja oglądałem i wiem, że jest dokładnie tak, jak mówisz. Jakby nie piszcie mi tak. Ja nie chcę żadnych spoilerów, jeżeli możemy się tak umówić, bo każdy spoilerujący komentarz będzie z automatu banowany.
one's gonna pick this up, right? But winning won't be easy. This isn't just a reboot. It's a reboot to the face. Crazier challenges, deadlier dares, and a writing team made up of... Jedna rzecz mnie tutaj zastanawia w sumie. Bo tutaj zostało to pokazane. Czekajcie, ja se cofnę aż. O, właśnie. Zastanawia mnie, gdzie to jest, bo... Okej, okay, możecie powiedzieć, że to jest właśnie na Wawa Nakle, ale ja sobie nie przypominam, żeby w Wawa Nakle był jakiś wulkan. Chyba że na potrzeby wyzwania zostanie postawiony jakiś sztuczny wulkan, gdzie będzie wypełniony tam lawą i takim oto zwodzonym mostem. Zwodzonym mostem. Co ja kurde głupiego powiedziałem w tym momencie? Dobra, zignorujmy to, po prostu mostem, po którym chodzi tutaj właśnie jeden z uczestników. Who want nothing more than to see humanity fall. As always, I'm your host, Chris McLean, and this is Total Drama Island. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, już tak abstrahując od komentowania aktora głosowego Chrisa, to jestem ciekaw, czy Chris zachowuje się w miarę normalnie, tak jak to było za czasów pierwszej totalnej wyspy, totalnej porażki i planu, czy bardzo mocno mu odbiło już, tak jak to było za czasów Plejady Gwiazd. W sensie, mam na myśli, czy on w miarę dobrze się zachowuje. Jeżeli, oczywiście, możecie mi po prostu powiedzieć krótkim tak lub nie, czy Chris według was, jak już tam oglądaliście, bo na pewno jakaś część widzów oglądała, część was na pewno to oglądała, to po prostu powiedzcie krótkim tak lub nie, czy Chris w miarę się ogarnął po tych tam plejadach i nie plejadach, czy po prostu to jest ten sam Chris właśnie z Plejady i Pakitew, czyli totalny psychol, psychopata. No nic, jak mam to oceniać, to szczerze powiedziawszy, no jestem naprawdę bardzo ciekaw i chcę dać temu szansę, nie chcę się z góry źle nastawiać. Bo jakbym miał się z góry źle nastawiać, to trochę nie miałoby racji bytu, że robię o tym materiał, tak przynajmniej mi się wydaje. Znaczy oczywiście mógłbym nagrać materiał, gdzie ja po tym jadę jak po burę i tej, ale... No nie chcę czegoś takiego robić. Nie chcę czegoś takiego, szczerze powiedziawszy, robić. Propos tego, że ten sezon został zlikowany, to być może będzie to dla was niemałe zaskoczenie, co teraz powiem, ale osobiście ja uważam, że nie jest to dobre, co się wydarzyło. Ja jednak jestem fanem wyczekiwania na oficjalne pojawienie się danego sezonu, bo to w pewnym sensie psuje właśnie to wyczekiwanie. Bo po co ktoś w takim razie ma czekać na dokładną datę premiery, skoro teraz w tym momencie obejrzy i w sumie to będzie miał raczej wygwizdane w to, żeby oglądać to drugi raz, skoro już wie, co będzie go czekać. Chyba że ten sezon okaże się tak dobry, że normalnie zbiją chęcią raz jeszcze zagłębi się w oglądanie po raz drugi, tym razem legalnie. W tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście zastanawia. Czy doczekamy się polskiej wersji językowej? Bo jednak na tę chwilę nic nie wiemy. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma co się źle nastawiać i polski dubbing prędzej czy później się pojawi. Tak więc nie ma co w mojej opinii się źle nastawiać. Cóż, ten film wyszedł troszkę chaotycznie, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo zostało tutaj kilka kwestii poruszonych. Jednakże, gdybym miał przejść do podsumowania, to powiem tak. Czy kanał Total Drama wróci na YouTube? Cóż, jest szansa na 50-50, ale ja osobiście obstawiam, że wątpię. A szkoda, bo w końcu tam ostatnio brałem trailery, które komentowałem. Czy cieszę się, że ten sezon został zlikowany? Osobiście nie. Ale dlaczego się nie cieszę, to już wcześniej na ten temat dyskutowałem. Czy ten sezon jest dobry? Nie wiem, bo nie oglądałem i póki co nie zamierzam. Aczkolwiek jeśli chcecie wyrazić swoje zdanie, to macie do tego pełne prawo w sekcji komentarzy. Ale zaznaczam, byście nie spoilerowali tego, co się dzieje w odcinkach, kto jest finalistą, kto odpadł jako pierwszy i tak dalej. Wolałbym, byście napisali, czy po prostu uważacie, że jest na co czekać, czy też nie. Tyle ode mnie, pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i jak jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. No i zachęcam do udostępnienia, aby więcej ludzi mogło zasubskrybować kanał. Jeśli macie ochotę, to od jakiegoś czasu na kanale została odpalona funkcja wspierania. Zachęcam bardzo serdecznie, gdyż wspierający mogą wcześniej dostać filmy oraz być może powstaną jakieś ekskluzywne treści dla wspierających. Kto wie. Dobra, ja już nie przedłużam, trzymajcie się, no i cześć, do następnego razu.